Witam Was serdecznie. Nazywam się Sylwia Kwiatkowska i dzisiaj w spotkaniu z Barbarą Niezgodą Karaś, która prowadzi profil Ajurweda w podróży, a będziemy dzisiaj rozmawiać o Basi doświadczeniu w kursie Vedic Art. I mam taką nadzieję i myślę, bo wiem też z własnego doświadczenia, że Vedic Art jest podróżą. I bardzo bym chciała, Basia, dowiedzieć się o tobie i o tym, jak to podróżowanie i czym dla ciebie to podróżowanie było podczas warsztatu Vedic Art. A zanim zanurkujemy głębiej, to proszę przedstaw się. Dzień dobry. Dziękuję Sylwio za zaproszenie. Także Barbara Niezgoda Karaś. Jestem konsultantką ajurwedyjską. Prowadzę markę Ajurweda w podróży. I skąd ta Ajurweda w podróży? No to stąd, że ponad już 5 lat temu wyjechałam w podróż z plecakiem, właśnie z biletem w jedną stronę. Podróżowałam 44 miesiące. W tym właśnie czasie pojawiła się potrzeba zadbania o siebie, o swoje ciało, o umysł w podróży w tych właśnie takich nieprzewidywalnych warunkach. Stąd też kolejnym krokiem było właśnie podążanie tutaj za wskazówkami, za głosem serca, aby kontynuować to i dzielić się tym swoim doświadczeniem z innymi. Dlatego też teraz głównie właśnie zajmuję się tym, aby wspierać osoby, które podróżują, aby czuły się lekko, przyjemnie właśnie w podróży i po podróży przede wszystkim, i aby tak właśnie to wsparcie polega na tym, aby zadbać o siebie w tej podróży w zgodzie ze sobą i w zgodzie ze swoją naturą. Także właśnie stąd tutaj ten temat podróży, który się pojawił. I właśnie Vedic Art jest takim kolejnym etapem też tej podróży, bo ta podróż była przede wszystkim, była też podróżą po świecie, ale to była podróż w głąb siebie. I jakby właśnie takim kolejnym etapem tej podróży w głąb siebie był warsztat Vedic Art, tak, z którego niezmiernie się cieszę, że mogłam właśnie z tobą, Sylwia, właśnie przejść ten warsztat. Dużo mi się pytań pojawia i też takich wątków, które są zbieżne bardzo, bo sama też konsultuję według Ajurwedy i to, co mówiłaś o tym właśnie słuchaniu siebie, o podążaniu za głosem serca. Może powiedz na początek, skąd pomysł na Vedic Art? Jak to się stało, że zdecydowałaś się na udział w tym kursie? Myślę, że tutaj było kilka czynników i to trwało trochę dłużej, bo zanim już podjęłam decyzję i zapisałam się na ten kurs, no to minęło trochę czasu, myślę, że chyba 2 lata, jak już usłyszałam o Vedic Art. Myślę, że po raz pierwszy to było w trakcie zajęć w szkole Ajurwedy. I to było taki, właśnie to był taki impuls, że coś tutaj może być dla mnie. Ale w międzyczasie też właśnie w trakcie podróży często siedziałam sobie ze swoim notatnikiem, zawsze miałam przy sobie ołówek i w takich momentach właśnie takich, których potrzebowałam, w których czułam, że mam ochotę, zaczynałam malować, zaczynałam rysować i to było takie właśnie spontaniczne malowanie, więc jakby to prowadziło do tego, że może coś w tym jest takiego właśnie, coś więcej. Mówię, żeby iść właśnie w tym kierunku i skoro już też tak zaczęłam sobie właśnie malować, mówię, no to może ten Vedic Art właśnie jeszcze zaprowadzi mnie gdzieś głębiej. No i tak sobie to obserwowałam, obserwowałam i nadszedł taki moment w tym roku, kiedy podjęłam decyzję, że tak, to jest ten czas, żeby właśnie, żeby zdecydować się na ten kolejny krok. No i tak sobie myślę o tym podróżowaniu, że czasem jest tak, że mamy jakiś plan, mamy jakieś wyobrażenie, gdzieś jedziemy, coś czytamy, może nie czytamy, może kupujemy bilet właśnie w jedną stronę, nie planując, gdzie będziemy nocować. A tutaj jednocześnie
Tak jak mówisz, gdzieś ten impuls pojawił się 2 lata wcześniej. Coś się potrzebowało poukładać pewnie w tobie, tak się domyślam, że przyjechałaś. I tak jak w podróżach jest i coś nas prowadzi, jest jakiś impuls, gdzieś podążamy. I czasem w podróżach zaskakują nas różne rzeczy. Coś, co zupełnie się nie spodziewaliśmy, nie przeczytaliśmy w żadnym przewodniku, nie planowaliśmy, gdzieś na swoim szlaku zupełnie nie szliśmy w tą stronę, w którą myśleliśmy, że to będzie się rozwijać. Czy było coś takiego w Vedicard podczas całego tego kursu? Tak, tutaj jest takie doskonałe właśnie porównanie, bo tak jak i w podróży, tak i w życiu, właśnie mamy takie te zaskakujące momenty, sytuacje, których się nie spodziewamy. No i podczas Vedic Art było właśnie kilka takich momentów. Z jednej strony ciało dawało sygnały, żeby właśnie zwrócić też na nie uwagę, co zupełnie było dla mnie zaskoczeniem, bo no, nie spodziewałam się w ogóle takich właśnie sygnałów z ciała, których przez długi czas już nie miałam, a tutaj nagle w ciągu tych kilku dni zaczęły się właśnie takie sygnały, tutaj jakiś ból głowy, tutaj ból gardła, tutaj jakiś ból pleców i taki dyskomfort się pojawiał, więc to było w ogóle dla mnie zupełnym zaskoczeniem, no gdyż właśnie już takich objawów bardzo długo nie doświadczam. I w trakcie właśnie tego też, w trakcie tego warsztatu, no to były też takie momenty, kiedy no przyjechałam z takim entuzjazmem, bardzo fajnie, mówię super, będzie to taki, mówię, taki indywidualny proces i będzie tak pięknie. Aż tu nagle właśnie te objawy z ciała, a tutaj potem jeszcze tak jakiś opór, jakieś takie zatrzymanie, że nie, no to nie, już mi się nie podoba. I w ogóle takie zniechęcenie się pojawiło w trakcie. No i to było takie ciekawe właśnie, żeby sobie to obserwować, te emocje, które się pojawiają, bo tutaj z jednej strony właśnie coś się tworzy, coś się wyłania nowego, pojawiają się właśnie do tego jeszcze jakieś emocje. I no i to było takie właśnie takie ciekawe doświadczenie właśnie obserwować siebie w tym momencie, w tej sytuacji, w danym momencie, co zatrzymuje. I to też można tak ładnie porównać, też, że w podróży też mamy takie momenty, w których na przykład mamy w niespodziewany sposób, na przykład zostajemy w jakimś miejscu dłużej, no bo na przykład pojawiły się takie okoliczności, które zmusiły do tego, żeby w danym miejscu zostać dłużej. No i też właśnie podczas Vedic Art były takie momenty, że też takiego zatrzymania, takiego zastoju, żeby właśnie jakby na chwilę sobie w tym pobyć, obserwować, co jest. No i potem był taki moment, to już właśnie, że takie, mówię, tak jakby się pojawiło takie światło i takie wychodzenie znowu, że taki jakby kolejny ruch właśnie dalej się pojawia i kiedy z otwartością się do tego przychodzi, no to zawsze można coś właśnie nowego odkryć. Tak jak ciebie słucham, to też pojawiają się pojęcia z Ajurwedy i też my na Vedicard o nim rozmawiamy, o satwie, rajasie i tamasie. I tutaj tak jak opowiadasz, nie, że właśnie jest ta euforia, jest działanie, wchodzimy, realizujemy, czyli jest ten rajas i spotyka nas jakiś zatkany nos i objawy właśnie z ciała i różne takie historie. I właśnie o tym, żeby dać temu przestrzeń, o tym też mówi Tamas. I to są te siły kreacji, te trzy siły kreacji, Sattva, Rajas, Tamas. I później właśnie do światła wychodzimy. Powiedz, jak może inaczej, czy głębiej, czy może pełniej pokazały się tobie właśnie te pojęcia Sattwy, Rajasu i Tamasu? Te siły kreacji. Tak, to były takie momenty właśnie takiej z jednej strony na początku ta lekkość, taka właśnie radość, taka ciekawość. Potem tak jakby to właśnie, potem było działanie, coś właśnie wgłębianie się w to malowanie, w ten proces, w tworzenie.
czyli ten rajas, a potem było takie zatrzymanie. Było takie właśnie, że co ja tu robię, po co tu jestem, w ogóle, że taki dyskomfort i też dosłownie ja to nawet miałam taki moment, że po prostu zostawiłam wszystko i poszłam poleżeć. Po prostu, bo ciało chciało leżeć. I przez godzinę, nawet bez ruchu, leżałam i sama się obserwowałam w tym, mówię, że nawet no nie mam żadnej innej potrzeby w tym momencie, tylko leżeć, tylko się zatrzymać i po prostu być w takiej właśnie leżącej pozycji w otoczeniu natury. Czułam tylko, jak wiatr gdzieś właśnie powiewa. No i wiem, że to było to, czego w tym momencie potrzebowałam, takiego zatrzymania, czyli właśnie takie wejście też w ten tamas. A potem znowu działanie i wejście i poczucie takiej już na koniec, takie poczucie takiej lekkości, takiej radości, takiej satysfakcji i wdzięczności za to, za ten cały ten proces, za ten cały ten czas właśnie, który dałam sobie, który przeznaczyłam na ten warsztat, na to właśnie bycie też ze sobą, bo to właśnie nie polegało tylko na tym malowaniu i wyrażaniu siebie na płótnie, ale przez obserwację tych wszystkich odczuć, tych emocji, które się pojawiały w ciele, w ogóle właśnie to, co się też właśnie działo i w umyśle. Także tutaj jest dużo, dużo właśnie oprócz tego właśnie samego malowania działo się wokół i to jest takie, to było też takie zaskakujące dla mnie. To było, że w ogóle tego się nie spodziewałam, że to właśnie, że to tak można, że właśnie jadąc na ten warsztat, w ogóle się nie spodziewałam, że tutaj będziemy tak sobie krążyć wokół wielu aspektów. Właśnie, i też o tym, jak funkcjonuje nasz umysł i jakie to jest połączenie z ciałem, to teraz mi się przypomina historia, o której mówiłaś, chyba już ostatniego dnia, o tym, czy gdzieś pod koniec kursu, o tym, jak rano po przebudzeniu poczułaś, jakby się ładowały te lekcje. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, o tym, że po prostu twój umysł zaczął działać na jakichś innych obrotach i miałeś takie poczucie, że tak jakby z tego umysłu w ciało się zapisywało. Powiesz, jak to, co to było i jak... Dokładnie, tak to było, tak jak to opisałaś. To było, ja już teraz tak właśnie sama nie wiem, czy to był jeszcze sen, czy to już było takie wybudzenie, ale byłam świadoma tego, co się dzieje, że po kolei te lekcje sobie tak właśnie analizowałam i one dosłownie tak jakby się, to nie było tylko takie odtworzenie, że było to, to, to i to, ale one tak jakby się ładowały, tak jakby po prostu to się tak łączyło z takim właśnie wcieleniem w życie właśnie, jakby połączenie z tym, że to jest że te lekcje zaczynają się odzwierciedlać w życiu. O, tak. To było takie uczucie i to ciekawe też doświadczenie. A widzisz już teraz, jak Vedic właśnie się wcielił i ta kreatywność, to ta twórczość, którą tutaj na kursie rozbudziłaś, jak to się przekłada na życie codzienne? No właśnie też są takie etapy, że jest taki optymizm, działanie, to ja robię, planuję, potem przychodzi to zatrzymanie, trochę zrobienie na przykład kroku wstecz i potem znowu do przodu i to tak właśnie, tak to się też odzwierciedla w życiu, że są te takie dni, gdzie jest właśnie dużo tej energii i wszystko idzie tak do przodu i chce się, a potem przychodzi takie zatrzymanie, wycofanie, może spojrzenie na to jeszcze raz, czy nie trzeba tutaj czegoś poprawić, czy może czegoś skorygować. I pomimo tego, to się bardzo pięknie też pokazało u mnie podczas Vedic Art, że ja nie lubię za bardzo robić jakiś korekt, czy poprawiać.
A tutaj w trakcie niektórych lekcji było coś takiego, żeby spojrzeć na te stworzone obrazy jeszcze raz i przyjrzeć się im, czy one czegoś jeszcze nie potrzebują, żeby tam coś właśnie zmienić, może przerobić, może coś skorygować. No i to też tak pięknie pokazało to, że jak ja już właśnie w życiu też coś stworzę, już coś mam tutaj gotowe, to ja niechętnie do tego podchodzę tak, żeby to poprawiać. Wiesz, nie, no i to właśnie też dokładnie ten moment takiego ponownego spojrzenia na swoje dzieło odzwierciedliło tą sytuację też u mnie w życiu. Że jak trzeba, w końcu to zrobię, ale to nie jest coś, że wow, hurra, teraz idziemy poprawiać i zmieniać. No właśnie, my tu możemy też obserwować, ja przynajmniej tak mam, pewnie ty też, gdzieś w roli takiego obserwującej konsultantki Ajurwedy, jak te dosze w nas się przenikają i która tam gdzieś pierwszoplanową rolę gra. I dlaczego akurat w ten sposób reagujemy na dane zaproszenie do ćwiczenia czy zadanie. I też mam takie doświadczenie, taką obserwację, że Vedic jest tak otwartą metodą i tak szeroko patrzącą na nas jako indywidualne jednostki i dostrzegającą w nas tą różnorodność, że tutaj właśnie z każdą lekcją można dla siebie różne rzeczy odkrywać. I właśnie tak jak gdzieś jedna lekcja budzi w nas opór, to u innych może być lekcją fantastycznej zabawy. Miałaś takie lekcje, które są twoimi ulubionymi, w których czułaś się jak ryba w wodzie? Tak, znaczy ja tak właśnie tylko pamiętam, szczególnie pamiętam jedną lekcję światło. I tak to było dla mnie takie uczucie, że o, w końcu wychodzimy z takiej ciemności, jakby z czegoś takiego właśnie takiego pogrążonego w takich ciemnościach i idziemy do tego światła. I to był taki moment, że wow, ale fajnie już i taki entuzjazm znowu się pojawił. No i myślę, że to był taki przełom w trakcie kursu dla mnie. Także też ta lekcja była taka szczególna i ona właśnie tak ją pamiętam. I kolejna jeszcze lekcja taka była ruch, związana z ruchem, że wprawiam w ruch. No i to ta lekcja też jest jakby cały czas ze mną, że wprawiam w ruch to, co gdzieś już mam od roku, od dwóch, może gdzieś tam w planach zrealizować. I z tym właśnie takim postanowieniem też wróciłam z Vedic Art, żeby wprawiać w ruch to, co już jest, co już powstało, żeby tego nie trzymać dalej, tylko żeby wprawić w ruch. I to było moje takie właśnie główna taka, jakby powiedzieć, no coś, z czym przyszłam właśnie, z czym wyjechałam właśnie z tego z Vedic Art. Wprawiać w ruch. To właśnie, bo to niektóre rzeczy już zbyt długo po prostu czekają na tą swoją kolej, na tą uwagę, a tutaj można by to było wprawić w ruch i posłać dalej w świat. Widziałam już właśnie pierwsze kroki, rozmowę z Anią Bilińską. Tak, ta rozmowa rok prawie czekała na swoją kolej, żeby została opublikowana. No właśnie, czyli wydaje nam się, że jedziemy na kurs, czy bierzemy udział w kursie, który gdzieś tu o malowaniu, powstają piękne obrazy, które widzę też za tobą i które mówią nam o nas bardzo dużo. I jednocześnie jest poza tą taką działalnością związaną typowo ze sztuką i tworzeniem obrazów, jest też ta sztuka życia i prowadzenia biznesu, działalności, marki swojej osobistej i tak dalej. Zauważasz zmianę w swoim życiu właśnie takim związanym z biznesem, związanym z działalnością po tym kursie Vedic Art? Myślę, że jeszcze to jest za krótki okres, żeby aż tak zauważyć. Widzę zmianę mojego podejścia
na razie. I właśnie w tym, co też zaczęłam sobie już od czasu powrotu z kursu przygotowywać. Więc no, zobaczymy w najbliższym czasie, jak to będzie. Jakie będą te dalsze kroki. Plany są. Także na razie plany są, a jak będzie z tą realizacją, no myślę, że z tym hasłem wprawiania w ruch będzie łatwiej. Tak, najtrudniejszy pierwszy krok, a mówisz, że kolejne są, czyli najtrudniejsze za tobą. Tak, i jeszcze tutaj bym wróciła do jednego momentu, bo też był taki moment w czasie Vedic Art, kiedy właśnie podczas malowania obrazu też się wyłoniła taka piękna rzecz, że jest jakaś wizja, coś zaczyna się tworzyć i zaczyna się malować, a w pewnym momencie powstaje chaos. Taki zupełny chaos. I teraz co dalej, co z tym? No i tutaj to były takie momenty, kiedy sobie właśnie patrzyłam na to, no kolejny ruch tym pędzlem. I tak sobie właśnie, i jeszcze jeden, na pewno coś z tego powstanie. No i z tego chaosu potem wyłaniało się coś właśnie pięknego. Także to też, też były takie momenty, że na początku ta wizja była inna, a efekt był zupełnie inny. Więc też to, co powstało, odbiegało zupełnie od jakiejś takiej projekcji. Więc myślę, że też tak jak w życiu. Tak. Tak jak w podróży. Tak, Też tak. wyjeżdżamy w podróż, możemy mieć jakieś oczekiwania, a tutaj właśnie niespodziewane sytuacje. No i w ogóle każde miejsce jest inne, przynosi coś innego też. Więc też wracamy właśnie zupełnie z czymś innym niż się spodziewaliśmy. Takie mam wrażenie, doświadczenie, że dużo więcej zrozumienia mamy dla siebie. Dlaczego akurat w ten sposób działamy, że już nie jesteśmy w takim oporze, że na siłę coś albo gdzieś właśnie coś nas zatrzymuje i my jesteśmy w takim smutku, tylko wiemy, ok, dobra, teraz jest taki etap i robimy sobie na to przestrzeń ze zrozumieniem i z akceptacją do siebie i też do innych. To też mnie ciekawi. Nie wiem, czy może dzieliłaś się obrazami i swoimi doświadczeniami z innymi, jak jest u ciebie po Vedic Art, jak te relacje z innymi się zmieniły. Myślę, że tutaj, no tak obrazy tutaj nie miałam jakiejś tak jeszcze możliwości, żeby pokazać wielu osobom. Także wysłałam chyba zdjęcie, tak, bo mama chciała zobaczyć, więc wysłałam. Tutaj mąż też widział, więc jakby dużo osób tych obrazów nie widziało. Ale ja byłam z nich taka dumna i tak właśnie, że tak z chęcią właśnie, że nawet jakbym miała tą okazję, to bym je pokazywała. No i myślę, że też tak będzie, bo one są wszędzie gdzieś tutaj porozkładane w mieszkaniu. I także tutaj myślę, że też właśnie w jednej relacji coś tak jakby puściło. Więc coś się zmieniło i obserwowałam to. No myślę, że właśnie, że tutaj właśnie w czasie tego warsztatu i szczególnie ten dzień, w który wracałam z kursu, no to zadział się taki proces właśnie, że od razu skojarzyłam albo tak właśnie się zastanawiałam, czy to nie jest związane też z tym, co się działo na Vedic Art. Także myślę, że takie uwolnienie tutaj też nastąpiło. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, bo te obrazy, one mają wibracje i nam się czasem wydaje, że co takiego może obraz i nam się wydaje, że podczas kursu tworzymy jakiś tam pędzel poleci w tą stronę i tak dalej. My jesteśmy później z tego zadowoleni, nam się to podoba.
Natomiast może być też tak, że ktoś spojrzy i stwierdzi, że tak naprawdę obrazy nie mają żadnej wartości artystycznej, takiej wystawowej, galeryjnej, a jednocześnie my wiemy, co za tym obrazem stoi, jaka wibracja tam jest, i nawet jak ktoś spojrzy na zdjęcie przesłane, czy zobaczy ten obraz u nas, odwiedzając nas. Czy teraz może właśnie, jak ja się tam przyglądam i przypominam sobie te obrazy, no właśnie, co to jest za wibracja i co ona nam przynosi w tej relacji, w tej wymianie. Także. Tak, jak teraz też mam je tutaj porozkładane i tak na nie sobie patrzę, to też sobie właśnie przypominam o tym i co wtedy właśnie się zadziało, z jaką intencją były tworzone, więc są też taką wskazówką i takim przypomnieniem. Tak. Więc no, warto je mieć gdzieś na wierzchu. Tak, mam to samo, no właśnie. Basia, powiedz tak na zakończenie, komu byś poleciła Vedicard? Dla kogo jest ten kurs? Myślę, że dla osób, które chcą z taką lekkością przyjrzeć się sobie. Tak właśnie do takiej, które chcą, dla osób, które chcą odbyć taką podróż do siebie, ale w takim właśnie, w taki sposób związany właśnie z tutaj z takim artystycznym wyrażaniem siebie. Więc dla tych, którzy są też otwarci na takie właśnie odkrywanie siebie. I no i oczywiście trochę też to malowanie, i czy to pędzel, czy jakieś inne właśnie kredki, czy ołówki trzymią się w ręce, no to wtedy jak najbardziej można właśnie z tego kursu skorzystać. Myślę, że to jest taka przyjemna odmiana od innych typów procesów, które też się przechodzi w życiu. Także. A Tak. szczególnie właśnie taki też kurs stacjonarny. Myślę, że tutaj jest to takie wszystko bardziej skumulowane w tym krótszym okresie czasu. Tak, tak. Kiedy to jest właśnie dzień po dniu, lekcja po lekcji i przechodzimy ten proces. I tak, i to jest ten taki czas dla siebie. Tylko tych 6 dni dla siebie, ze sobą, w przyjemnym otoczeniu natury, tak, z bardzo dobrym jedzeniem, w takim właśnie, można powiedzieć, ajurwedyjskim stylu. Więc to są dni, które warto przeznaczyć dla siebie i na spędzenie tego czasu właśnie ze sobą, wyrażając siebie na płótnie. Tak, tak. I wiesz, podczas tej rozmowy gdzieś cały czas mi wracało zdanie, które jak cię odwoziłam na pociąg, właśnie jak myśmy to powiedziały, że można na lekko. Można na lekko, że są różne metody właśnie, które metody rozwojowe, transformujące, terapeutyczne. A tu w Vedicard można na lekko i jednocześnie można zanurkować bardzo, bardzo głęboko. I właśnie spotkać się z tymi historiami, które normalnie z umysłu wydają nam się mroczne i nieprzyjemne, i czymś, czego nie chcemy dotykać. A Vedic robi taką przestrzeń, którą rozświetla, i jest nam łatwiej, lżej w ten temat wejść, z tym tematem się spotkać, i właśnie można na lekko. Dokładnie, można na lekko. Także serdecznie polecam. Dobrze, Basia, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Znajdziemy Ciebie na stronie, powiesz? Czy... Tak, mnie można znaleźć wszędzie pod hasłem ajurwedawpodróży.pl. To jest strona internetowa, również na Instagramie Ajurweda w Podróży, na Facebooku, a na LinkedIn pod moim tak imieniem i nazwiskiem też jestem. Także wszędzie, gdzie Ajurweda w podróży, zapraszam i dziękuję Sylwii za zaproszenie do rozmowy.
Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Słyszenia. A ja jeszcze może zaproszę na swoją stronę, jakbyście były, jesteś zainteresowana właśnie ty, która słuchasz, ty, który słuchasz udziałem w kursie Vedic Art, to serdecznie zapraszam na stronę sylwiakwiatkowska.com. Do zobaczenia.